Wielką radością witam Państwa w tegorocznej gali Banku Biznesu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Warszawy. Spotykamy się tu po raz kolejny w gronie przedstawicieli szeroko rozumianego rolnictwa dyskutować na temat przyszłości tego jednego z najważniejszych sektorów gospodarki. Nasze coroczne spotkania są doskonałą okazją do wymiany poglądów i opinii między naukowcami i praktykami rolnictwa. To bowiem Państwo, przedstawiciele instytucji, organizacji branżowych oraz doradztwa rolniczego posiadacie wiedzę i niezwykle istotne doświadczenie zawodowe, którymi chętnie się z nami dzielicie. Służy temu między innymi cykl konfrontacji pod tytułem Drogi do Pawła Sukcesu. Jest to inicjatywa dająca nam możliwość zapoznania się z bieżącymi wykonaniami oraz nowoczesnymi rozwiązaniami, dzięki którym odniesie się Państwo sukces gospodarczy. Pomysłodawcą oraz uczestnikom siódmej konfrontacji dziękuję za ten cykl Drogi do Pawła Sukcesu. Cykl i cieszy się nieskończonym zainteresowaniem zarówno studentów, jak i pracowników naszej uczelni. Szanowni Państwo, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego za podstawę swojej działalności przyjęła służenie rozwojowi gospodarczemu i intelektualnemu polskiego społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich, gospodarki żywnościowej i szeroko rozumianego środowiska naturalnego. Kształcimy więc specjalistów, którzy swoimi działaniami przyczyniają się nie tylko do rozwoju rolnictwa, ale również pozostałych ważnych na kraju sektorów. To niezwykle istotne, by młodzi ludzie zostali odpowiednio przygotowani do wyzwań zmieniającego się rynku i potrafili sprawnie na nim funkcjonować, bowiem wiedza pozyskiwana w trakcie studiów oraz liczne doświadczenia zdobywane m.in. podczas takich spotkań jak to dzisiejsze są kapitałem, którego w przyszłości będziemy mogli korzystać wszyscy. Rolnictwo to obszar, w którym w ostatnich latach nastąpiły ogromne zmiany. W dużej mierze przyczynił się do tego nasz akces do Unii Europejskiej. Środki uzyskane z europejskiego budżetu dały impuls m.in. do zwiększania eksportu rolno-spożywczego, pozwoliły na efektywne wykorzystywanie ogromnego potencjału naszego rolnictwa, a co za tym idzie, wpłynęły na poprawę sytuacji dochodowej tego sektora. Spożytkowane zostały również na przedsięwzięcia chroniące środowisko naturalne, a także na poprawę infrastruktury w gminach, czy też na staranie lokalnej aktywności. Dzięki tym zmianom polscy rolnicy mogą dziś skutecznie konkurować na krajowym unijnym rynku z rolnikami innych państw. A nasze rolnictwo to sektor gospodarki, który zapewnia bezpieczeństwo żywnościowe nie tylko Polsce, ale także Europy. W kolejnych latach znaczący wpływ na dalszy rozwój rolnictwa oraz na wzrost jego konkurencyjności będzie mieć konieczność wdrażania nowatorskich wyników badań naukowych z różnych dziedzin i różnych dyscyplin. Coraz większego znaczenia nabiera ścisła współpraca nauki z agrobiznesem i gospodarki. Wychodząc naprzeciw aktualnym wymaganiom dynamicznie zmieniającego się rynku, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prowadzi liczne oraz naukowo wdrożenie. I wyniki znajdują coraz szersze zastosowanie w gospodarce. Uczelnia nasza czynnie uczestniczy także w wielu sieciach współpracy na styku nauki i biznesu. To swoista symbioza odbywa się z korzyścią na obu stronach. Uwalnia nowych patentów od badaczy, którzy innowacyjną myślą i dokonaniami wspierają rozwój wszystkie galerii polskiej, a także również światowej gospodarki. Szanowni Państwo, serdecznie gratuluję wszystkim tym, którzy dzisiaj otrzymają nagrody i wyróżnienia. Państwa działalność zasługuje na słowa uznania i jest dowodem na to, że codzienna, sumienna praca trudności do różnych problemów, które ze sobą niesie, dostarcza ogromnej satysfakcji i owocuje licznymi sukcesami. Nie należy więc zniechęcać się do powodzeniami. Warto nawet podnosić kwalifikacje i poszukiwać nowatorskich rozwiązań. Mam też nadzieję, że Państwa sukcesy będą wskazówką i wzorem dla naszych studentów.
podejściu